Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, wreszcie nadeszła ta chwila. Co prawda myślałem, że troszeczkę poczekają, ale już kują żelazo, póki gorące. Pojawiło się coś takiego, zdobędźcie unikalne pojazdy na aukcji World of Tanks 2024. Aukcja zaczyna się jutro i będzie trwała do 28 stycznia. Oferty będą przyjmowane od 10. Moi drodzy, o co chodzi? Otóż w tym terminie możecie licytować i wygrywać wyjątkowo rzadkie pojazdy wysokich poziomów za złoto lub kredyty podczas specjalnej aukcji. Każdy okaz będzie czymś wyjątkowym, czego nie chcecie przegapić. Mogą to być całkowite nowości, które urzekną Was swoją świeżością i ekscytującym stylem gry. Niektóre czołgi wyróżniają się atrakcyjnym wyglądem lub statusem unikalnych okazów kolekcjonerskich. Obejrzyjcie poniższy film i tak dalej. Tutaj w filmie właściwie to jest wyjaśnienie tego, co tutaj jest później. Troszeczkę zasad, o co chodzi, to wiadomo, nie trzeba chyba tłumaczyć. Jesteśmy świeżo po świętach. No może nie tak świeżo, ale prawie świeżo po świętach. Więc wszyscy, którzy kupowali bardzo dużo paczek, ponieważ chcieli trafić swój ulubiony, czy też upragniony czołg, no mają konta uginające się od srebra i złota. Głównie od złota. Więc tak naprawdę możemy spodziewać się kilku akcji ze strony Wargamingu, żeby zaoferować nam coś za to złoto. Cel jest taki, żeby delikatnie wypłukać konta graczy ze złota, ponieważ musicie zdawać sobie sprawę, że jeżeli na kontach graczy zalega złoto, to nie kupują oni w grze, czyli nagle, oczywiście w czasie świąt Wargaming bardzo dużo zarabia, ale później następuje ten okres po świętach, gdzie praktycznie nikt prawdopodobnie nie kupuje złota z tych osób, które już wydały pieniądze na paczki. A Wargaming to chciałby do licha ciężkiego, żeby to złoto było kupowane. No więc najłatwiej jest po prostu zrobić jakąś ofertę, która skusi graczy. Tutaj, tam jest, widzę, obwarowane to NDA, więc nie mogę Wam powiedzieć, ile będzie pojazdów zupełnie nowych. Natomiast no, na pewno będzie to oferta, którą rozważą, czy też wezmą pod uwagę wszyscy. Wszyscy, którzy kolekcjonują czołgi, wszyscy, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego, czy jakiegoś nowego pojazdu. Dla każdego pewnie coś się tam w tej ofercie znajdzie. Zresztą prawdopodobnie na dniach u różnych community kontrybutorów pojawią się filmy odnośnie tego właśnie eventu i konkretnych pojazdów. Od jutra. Czy będzie tam coś wartego uwagi, czy też nie, to sami już będziecie mogli sobie zobaczyć. W każdym razie, no wiadomo, że WG chce spowodować, iż to złoto będzie im się w ciągu roku też sprzedawało, więc jeżeli stwierdzą, że już wystarczająco odessali złoto z paczek, wtedy bardzo możliwe, że pojawi się jakaś kolejna oferta, która będzie również złota wymagała. Dodatkowo pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma złoto na koncie, to prawdopodobnie nie wydaje również pieniędzy na konto premium. Czyli po tych paczkach następuje taka, powiedziałbym, posucha. Totalna posucha. No a coś tam musi wpadać do licha, żeby biznes się kręcił. Jest to zupełnie moim zdaniem normalna strategia. Nie ma tutaj na co psioczyć. Nikt nie zmusza do wydawania tego golda na pojazdy, ale Wargaming musi mieć to na uwadze, że trzeba graczy bardzo dobrze zachęcić do tego, żeby kupili po prostu coś. Tutaj jeszcze są zasady aukcji. To będzie dynamiczna aukcja otwarta. W formacie otwartym każdy artykuł jest dostępny do licytowania w dowolnym momencie, gdy pozostaje aktywny. Będziecie widzieć większą liczbę dostępnych przedmiotów, minimalną ofertę i koniec czasu zgłaszania nowych ofert. Zobaczycie też liczbę ofert, które już zostały złożone, a także konkurencyjną ofertę, medianę, jeżeli liczba ofert przekroczyła liczbę dostępnych przedmiotów.
Składacie oferty w złocie albo w kredytach. Każdy artykuł można licytować wyłącznie w jednej ustalonej walucie, albo złocie, albo właśnie kredytach. Jeżeli koszt jest wyrażony w złocie, to nie da się licytować kredytami i na odwrót. Licytujcie swobodnie wybraną kwotą. Określona liczba kredytów albo sztuk złota zostanie odjęta automatycznie z waszego konta. Zarządzajcie swoimi ofertami w czasie rzeczywistym. Modyfikujcie lub anulujcie swoje oferty, gdy artykuł jest aktywny. Gdy licytacja zostanie zakończona, nie będzie możliwe modyfikowanie, anulowanie ani zgłaszanie nowych ofert. Anulowanie oferty sprawia, że całe przeznaczone na nią złoto albo kredyty wracają na wasze konto. Trzymajcie kciuki za wygraną i cieszcie się z szybkich wygranych. I jeszcze jest taka dosyć ważna notka. Jeżeli 1000 uczestników aukcji złożyło identyczne, najniższe oferty wygrywające i do rozdysponowania jest tylko 500 przedmiotów, wygra 500 najwcześniejszych ofert. Przedmioty wygrane w ramach aukcji nie podlegają refundacji. Także kto pierwszy, ten lepszy, w przypadkach, w których będzie bardzo małe zainteresowanie. To zdecydowanie kto pierwszy, ten lepszy tutaj prawdopodobnie jest dobrą opcją, ale coś mi się wydaje, że jednak zainteresowanie będzie spore, bo nawet z nudów ludzie kupią, jeżeli już sobie pograli tymi czołgami, co dostali w paczkach, to znowu chcieliby coś nowego. Tak to, moi drodzy, działa. Dodatkowo jeszcze jest informacja o Rudym. Rudy w sklepie, mamy tutaj jakieś zniżki śmieszne z misjami razy 5. Te 34,85 Rudy nie jest to najlepszy czołg. Uważam, że lepszą opcją jest T34-85M, ale to zaraz wyjaśnię. Tutaj macie jeszcze ceny standardowy, deluxe i najlepszy. No a teraz, żeby to nie był taki nudny tylko news, może bitewka. W czasie tym pogadam sobie zgodnie z ostatnimi zapowiedziami. Jakiś czołg, jak będzie w sklepie, to troszeczkę zawsze o nim pogadam i w tle poleci sobie bitwa. Czy to za szybko jedzie? Nie, jedzie dobrze. Moi drodzy, Rudy, czy w ogóle warto mieć ten pojazd w wocie i dlaczego? Oczywiście warto go mieć, ponieważ jest to jeden z lepszych pojazdów szóstego poziomu w ogóle. Za sprawą czego? Za sprawą działa. Otóż to działo 85 mm w wocie na szóstym poziomie. Naprawdę wiele czołgów coś takiego chciałoby mieć. Oczywiście, jeżeli macie możliwość wzięcia udziału w programie rekrutacyjnym, to absolutnie Rudego nie kupujcie, ponieważ w programie rekrutacyjnym można wziąć czołg T34-85M, co ja zresztą zrobiłem po pograniu w tym trybie rekrutacyjnym. Jeszcze nim nie grałem, ale... No, znaczy nie grałem na tamtym koncie, ale wiem doskonale, jak ten czołg się sprawdza. Jest to pojazd bardzo, bardzo udany. Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że T-34-85M, no on ma dobry pancerz, jak na Meda oczywiście, ma dobry pancerz, ma grubszy pancerz niż ten tutaj Rudy. I siłę ognia również ma fajną, także... T-34-85M, jeżeli ktoś ma, nie ma sensu, żeby Rudego kupował, chyba że chciałby sobie załogę szkolić, no to wtedy jest jedyne właściwie uzasadnienie. O, widzicie, 163 to akurat trochę słabszy strzał, 155, no, 163. Szybko strzelające działo, w miarę celne działo. Myślę, że każdy, kto w Medzie ma takie działo w World of Tanks, jest bardzo z tego powodu zadowolony. O! 188, to już lepiej. Może jeszcze raz? 204, proszę uprzejmie. Na szóstym tierze myślę, że Rudy może być wymiataczem. Zdecydowanie może być wymiataczem. Teraz chyba będzie załatwienie AMX-a. Ten się ładuje akurat.
czyli taki najgorszy dla niego moment. Jakie są wady tego pojazdu? No, oczywiście są. Słaby pancerz, Rudzielec ma, a przynajmniej na tym poziomie to już nikt nie zwraca uwagi na taki pancerz. Chociaż wieżą, tą osłoną działa, potrafi ją pingnąć. No i oczywiście brak opuszczania działa 10 stopni. No, gdyby miał, to trochę przegięcie by było. Nie ma Rudy takiego opuszczania działa. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, wydaje mi się, że może mieć problemy z przystosowaniem się, ale jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, no to wtedy... sami rozumiecie. Co do zarobków, co do wyników, Rudzielcem można robić dobre wyniki i można dobrze zarabiać, ponieważ przy losowaniu na topie mamy tutaj, o ile się nie mylę, 144 na zwykłym pocisku. Tak, 144. I co najważniejsze, ten pocisk jest tani, po prostu jest tani. Natomiast taka penetracja wystarcza do przebicia wszystkich czołgów w bok. Chyba, nie wiem, czy zbytnio zaryzykuję, jeżeli powiem, że ten czołg, że to działo na podstawowym przebije wszystkie czołgi, z którymi się spotyka, czyli aż do dziewiątki z boku. Wydaje mi się, że to nie będzie przesada. Oczywiście przodu nie przebijecie wielu czołgów, ale jak uda wam się bokiem dojechać, dlaczego nie? Zresztą w ogóle taktyka tych czołgów na tym mniej więcej polegała, że miały się one wzajemnie osłaniać i przy okazji totalnie rozpraszać Niemców, którzy niestety nie mieli takiej możliwości bardzo szybkiego obrotu wieży, jakby chcieli mieć. Czołgi, które są w miarę szybkie, po prostu to wykorzystywały. Jeżeli Tygrys się ustawił na z góry upatrzonej pozycji i trzymał przeciwnika na dystans, no to te czołgi nie miały szans wielkich. Oho, został jeszcze, żeby pechę sprzedać. O kurczę. Co teraz? Także oferta całkiem przyjemna. Jedynie ceny, nie patrzyłem tam nawet ceny, ale to każdy musi sobie ocenić. Czy tego typu czołg nadaje się do zarabiania tak jako jedyny podstawowy czołg? No, zależy jakie mamy oczekiwania. Mi się wydaje, że spoko. No tutaj jest takie bardzo korzystne... Właściwie to nie jest bardzo korzystne losowanie, jest korzystne, bo to jest bitwa top 15. No, dobre jest to, że ten pojazd szybko się ustawia, prawda? Gdzieś tam jest mało miejsca, to on może bardzo szybko zjechać i tak dalej. No, ale na tym chyba kończą się jego zalety. Przekonam się teraz, czy... No dobra. Tu już końcówka bitwy praktycznie. Nie lubię tej mapy za bardzo. Uważam, że jest dosyć słabo zrobiona. W ogóle mapy, gdzie jest jakaś część mapy, która góruje nad resztą, zazwyczaj są dosyć słabo zrobione. Mamy naprzeciw te 3485M. No to jest dosyć... Kolega tu na Golda już przerzucił. Nie no, ten sobie wyjechał po prostu, no. Nie powinien tak robić. Patrzcie, ogłuszenie. No dobra, zostały dwa baboki. Bitwa taka średnia, jeżeli chodzi o czas, bo już parę minut minęło.
Pamiętajcie, że tym czołgiem łatwo jest zginąć. Tutaj na pancerz nie zwracamy uwagi. W ogóle praktycznie. Oczywiście ważne jest, żebyśmy przodem trochę tam się ustawili, prawda? Bo z boku to... Niestety on nie jest zbyt mocny. No ale przodem, zwłaszcza MK, całkiem niezła. Została jedna artyleria, myślę, że nie ma sensu tego oglądać, ponieważ nic tu bardzo ciekawego się nie wydarzy. Hummel, jeżeli by chciał, jeżeli by potrafił i jeżeli sytuacja by mu podpasowała, to by jednym strzałem mógł to zakończyć. No i cóż, jedno z najprzyjemniejszych wydarzeń teraz, proszę uprzejmie, i koniec bitwy. Moi drodzy, dzisiaj wieczorem spotkamy się, nie wiem, czy w WoCie, czy w tej nowej grze. Ta nowa gra też całkiem fajna, wypadałoby zrobić z niej ze 2-3 streamy, na razie jeden tylko był. No być może dzisiaj uruchomimy, albo Armoreda uruchomimy, chciałbym sobie porównać tak na bieżąco obie gry. Zobaczymy. A na dzisiaj to tyle. W dniu się żegnam się z wami. Do usłyszenia.